Zacznijmy już, może, Panie Tomku, temat pieszych. Ciąg dalszy, ostatni odcinek. Czego zabrania się pieszym? Mhm. Więc, pieszym zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Obowiązuje to również na Przejściu dla pieszych. Czyli musicie Państwo pamiętać o tym, że jeżeli tu mówiliśmy ostatnio o tym, to wynikło takiego z, z innej sytuacji, że jeżeli wchodzimy na jezdnię i nieważne, czy jest przejście, czy nie ma tego przejścia, to jeżeli pojazd nadjeżdża, to my przed ten pojazd wchodzić nie możemy. Zabrania się też wchodzenia, wychodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej naszą widoczność drogi. Czyli, jeżeli na przykład jest przystanek, przystanek autobusowy i, i my wychodzimy z za autobusu, chcemy wyjść na przejście dla pieszych, ale ten autobus zasłania nam tą drogę, więc my powinniśmy zachować szczególną ostrożność i nie możemy bezpośrednio wychodzić na tą drogę, czy to jest przejście dla pieszych, czy tego przejścia nie ma. Nie możemy tego zrobić, bo coś nam zasłania widoczność i automatycznie zasłania widoczność pojazdowi, który by się do nas zbliżał. Logiczne. Oczywiście. Zabrałem się też wychodzenia na jezdnie. Nie, przechodzenia, przechodzenia przez jezdnię tak. w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, czyli na przykład na zakrętach, mm -hmm. bo generalnie pamiętacie, Państwo mówiliśmy, że jeżeli przejście dla pieszych jest dalej niż 100 metrów. My jesteśmy dalej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych, to możemy przez jeźdź przechodzić. Ale jeżeli mamy zakręt, czyli ograniczona widoczność, albo nie wiem, rośnie żywopło czy coś takiego, co ogranicza tą widoczność, nie wiem, co jeszcze może tam być. Jakiś ekran dźwiękochłonny może źle ustawiony, nie ma pojęcia, no to wtedy na taką drogę wychodzić nie możemy. To, to, wtrą wtrącik. Proszę, wtrąci. A ten wtrącik. jesteśmy w Polsce. No dobrze, to pan Łukasz. A co w przypadku, kiedy pieszy zrobi krok na pasy i cofnie się na chodnik? No to jest znowu na chodniku. Czyli nie jest na przejściu. Mhm. Mam to w kolejnych punktach, może przyznam teraz te punkty, bo na przykład zabrania się pieszemu zwalniania kroku, zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Mhm. Z tego punktu wynika, że pieszy ma prawo zawracać na przejściu dla pieszych. Czyli my, wjeżdżając na przejście dla pieszych, musimy zachować szczególną ostrożność, bo pieszy załóżmy wszedł sobie na przejście, przeszedł pół pasa. Tak. Naszego, tego, dla pojazdów, i coś mi się sobie, Kurczę, jeszcze ser miałem kupić. Tak. Zawraca na tym przejściu i ma do tego pełne prawo. Ale tak samo jak nie może zwalniać kroku mm -hmm. i zatrzymywać się bez Na przykład uzasadniego... zawiązać but. Na przykład zawiązać buta nie może, prawda? Bo to jest nieuzasadniona przyczyna zatrzymania się na przejściu. Pieszy musi dynamicznie przez no, to przejście przejść. Dynamicznie. To jest słowo klucz. No przecież piesi no, nie przechodzą dynamicznie w dużej części. No często się snują, często, często tak sobie spacerują, często jeszcze z takim specjalnym wzrokiem pogardliwym na kierowców patrzą. Ja stój sobie, a ja będę sobie teraz szedł, bo jestem na przejściu. Powolutku, właśnie. Tak. Nóżka za nóżką. No ale w przepisach nigdzie nie mówi, że mamy przechodzić dynamicznie i tak dalej, i tak dalej. Nie, to wy, wynikać powinno z naszej, jak gdyby, takiego obowiązku mógłbym powiedzieć, patriotycznego. Mm -hmm. No dobrze, to mówimy o zw... obywatelskiego. <grym> o, dobrze, właśnie tego mi zabrakło. Tak, ale na jedno wychodzi, panie Tomku. No dobrze, czyli mówimy o zwalnianiu, no to teraz y, drugi margines zabrania się także przebiegania przez jezdnię. Tak, i zwróćcie państwo uwagę, mówimy o jezdni, nie mówimy o przejściu dla pieszych, że nie wolno biegać po przejściach dla pieszych, nie wolno też biegać, przebiegać przez jezdnię, należy przechodzić przez jezdnię. Myślę, że ustawodawca Miał na myśli to, że łatwo się potknąć, przewrócić, i będzie wtedy tragedia. Dlatego biegać nie wolno. Nie wolno nam też wchodzić, chodzenia, zabrania się nam chodzenia po torowisku, czyli takiego spacerowania, prawda? Po torowisku, że sobie idziemy po tych belkach leżących takich. A może to być przyjemne i może kusić? Może kusić, tak. Jak byłem dzieckiem, było to przyjemne. No, właśnie. Ale przepis zabrania chodzenia po takim torowisku. No i dojdźmy to do jeszcze do przejazdów Bardzo tymi, tymi zaporami, więc jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o przejazdy te strzeżone. Zaporami. Strzeżone to one są w cudzysłowie, bo one wcale nie tak do końca są strzeżone, bo nieraz bywa tak, że zapory są podniesione, a pociąg przejeżdża. Także miejmy to na uwadze. Może piesi nie mają takiego wielkiego problemu co kierowcy z takimi, z takimi sytuacjami. Więc jeżeli chodzi o pieszych, jeżeli zapory zaczynają się zamykać, to pieszy nie ma prawa wejść na torowisko, nie może przekroczyć tych zapór, nie może. Pod nimi przejść, jak one się zamykają. No już katastrofa jest, jeżeli pieszy w zapory się zamknęły, a pieszy w ogóle pod nimi przechodzi i próbuje przejść. To już jest niedopuszczalne. No właśnie, wzdycham, pan też wzdycha, bo Wdycham. wiemy jak no, jest. No, ja pracuję bynajowego, także to bardzo a ja często. Lecz przez Langiewicza. Aha, To też mamy pani podobnie. A widziała pani takiego na przykład rowerzystę, który próbuje Ale się przycisnąć. Tak? A wózki z dziećmi? Też? No pewnie, o, że jest. widziałam. Ale to chyba nie matki, tylko opiekunki chyba prędzej z tymi dziećmi idą, niż matka Matka chyba by nie weszła, nie byłaby wow, tak mnie Kim pani jest? A widziała pani takiego pana na przykład z plecakiem. Jak próbuje przejść, tak, mu się pleca zahacza. A, o ten, oczywiście. I, da, I wisi wtedy, tak. i, i boksuje się, i barana robi taki. I nikt mu nie no, chce pomóc. Tak, <laughs> a mógłby go tak w sumie ten plecach zacisnąć. Nie bo przewróci się na torowisko, głowa, o nie, nie, proszę, głowa nie, na torach zostanie. z tak. sensu. Dobrze, więc wróćmy do tych zapór. Jak się zamykają, bo są zamknięte, nie wolno nam wchodzić. Jeżeli się zaczynają unosić. To pieszego nie interesują ani sygnalizacja świetna, gdzie kierowca mm -hmm. musi czekać, ani to, że te zapory muszą stanąć w pionie. Jak one się zaczynają podnosić, pieszy ma prawo wejść na torowisko. To jest ważna informacja, bardzo mm. dobrze. I to wszystko o tym, czego pieszemu Uf, nie wolno. Naprawdę woły. skończyliśmy Ta. ten temat dobrze, to.